Cześć, witajcie bardzo serdecznie. 5 minut spóźnienia. Mea culpa. Karam. Mam nadzieję, że się zbierzemy. Ja sobie potasuję karty. Czekam na was. Jeszcze wiecie, co spróbuję zrobić? Spróbuję światłość zrobić, czyli monitor odpalić. Taka lampa. Taka lampa. I będziemy sobie sprawdzać energetykę tygodnia. Tak. Tak, już będzie może za duża ta lampa. Włączymy jakąś stronę, przyciemnimy, będzie dobrze. No, zaraz sprawdzimy, jak ten tydzień wyglądał będzie. Jeszcze świczkę ogarnę. Ostatni Mohikanin. To wiesz, że mam pewnie tysiąc innych w innych miejscach, ale ostatni Mohikanin. Dobry, dobry. Mam nadzieję, że kawku, herbatku macie. Świcznik. Będziemy działać. Dobra. Lecimy we w te karty. Takie after party. Już mamy przesłanie urodzinowe. Agnieszka pisze, to trzeba zapisać. To będziemy. Już mam wpisane. Dobra. Przesłania się będą działy, ale potem. Najpierw przesłanie dla wszystkich, czyli jakie tam energie będą nam w tym tygodniu towarzyszyły. Zaczynam od poniedziałku, czyli od dzisiaj. Haha. A, trójka monet. Kreatywność. Kreatywność, wszystko zależy od młotka. Plany już były, teraz należy w dniu dzisiejszym te plany zacząć realizować. W bardzo dobry, przejrzysty i fajny sposób, wszystko poukładane. Ja bardzo lubię tę kartę, bo i na życie osobiste, i na życie zawodowe ona wpływa właśnie w bardzo kreatywny i fajny sposób, czyli dzisiejszy dzień powinien być super w możliwościach i w działaniu i tego się będziemy trzymać. Ja zawsze lubię takie właśnie określenia jednozdaniowe kart i tą trójkę monet zawsze kojarzę. Teraz już wszystko zależy od młotka. Także, albo lupy i pensety, jeżeli mówimy o różnych narzędziach. Tak, także kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. To wiecie, zawsze co jest w Vegas, zostaje w Vegas. Tak a propos poimprezowo. O narzędziach też rozmawialiśmy, się okazuje. A jeżeli chodzi o niepotasowane, więc potasujemy karty żadanic, to dzisiejszy kreatywny dzień będzie sponsorować dzień i noc. Dzień i noc, czyli odetchnij z ulgą, bowiem wszystko w tym świecie przemija. Dualizm świata, cykliczność i przemijanie, tego będziemy się trzymać. Pamiętajcie, że i dobre, i złe chwile w pewnym momencie od nas odpadają. Na szczęście, bo byśmy siedzieli albo w wiecznym high life'ie, albo w wiecznych dołach, więc tak to wygląda. Dobry, kreatywny, mocny, sensowny dzień. Ja rozumiem, że mamy pogodę kocykową, bardzo rozumiem. Ja rozumiem, że nam się chce kakałka i kocyka, ale dzisiaj należałoby pociągnąć ten pociąg poniedziałkowo, potem zobaczymy, co się dalej wydarzy. A we wtorek kolejna trójka, słuchajcie. Kolejna trójka, tym razem trójka pucharów, która o radości, zadowoleniu, tworzeniu eliksirów w kociołku, trzy wiedźmy, nad kociołkiem zawsze tam były trzy wiedźmy, nawet u Szekspira. I również przesyt, przedobrzenie, przegięcie, więc troszkę musimy uważać we wtorek na słowa, trochę mniej się denerwować, no bo świat jest jaki jest, ludzie są jacy są, nie musimy z przesytem reagować na pewne rzeczy, ale radosny, wesoły, spokojny dzionek się szykuje. Także tak, a towarzyszyć nam będzie niedola, pora by zrozumieć lekcje płynące z doświadczeń z przeszłości. Jeżeli zdarzy się, że się gdzieś tam zamyślimy, zakontemplujemy, to może się okazać, że zaczniemy analizować swoje dotychczasowe lekcje, a wtedy nastąpi zrozumienie. Niedola nie oznacza, że spotka nas coś złego, raczej oznacza transformowanie swojej wewnętrznej rzeczywistości. Ale trójka pucharów jest radosną, fajną, energetyczną kartą. Pamiętajcie, że ta energetyka będzie rezonowała z każdym, bo ona mówi o ogólnej energetyce dnia, a nie horoskopie na jakiś znak zodiaku czy cokolwiek innego. Środa, ósemka monet, wzrost. Wolne wykuwanie swojej kariery, możliwości, cierpliwość, to wszystko, do czego potrzeba się przyłożyć, żeby coś zdobyć. Środa generalnie jest przeważnie dniem takim lekkim, dlatego że towarzyszy temu Merkury, informacje, wiadomości,
ale w tę środę tą lekkość możemy czuć w głowie, w myślach, w emocjach, natomiast nasze rąsie powinny pracować nad danym tematem. Bardzo dobry dzień na pracowanie nad rzeczami, które trzeba ułożyć, założyć, zapudrować, wzrosnąć w umiejętnościach, dać sobie możliwość stania się dobrym rzemieślnikiem naszego życia. Dobre 3 dni, nie powinno nam rączki, nóżki pourywać, także będzie tutaj fajnie. No i z kart nierozłączki, bardzo fajnie, dlatego że i męska, i żeńska energia w tych kartach. Środa, komunikacja, myślę, że rozmowy, które mogą być trudniejsze, a trzeba nad tym popracować, bo zamiatanie pod dywan powoduje robienie górek i niestety potem to wylatuje jako bomba, a po co? Więc rozmawiamy, dajemy sobie radę, jeżeli chodzi o partnerstwa czy współpracę, bo o to chodzi. I rada, zharmonizuj aspekt żeński i męski tak, by w pełni zrealizować swój potencjał. Mówimy o aspekcie męskim i żeńskim, który tkwi w nas, ewentualnie w nas jako parze, jako tym czynniku, który nam pomaga w jakichś działaniach. Jeżeli chodzi o czwartek, księżyc, z jednej strony trochę rozmarzenia, trochę niepewności, z drugiej strony, jeżeli sobie pozwolimy jeden dzień pomarzyć i nie działać, to wszechświat od tego raczej nie padnie. Natomiast nie wchodźmy bardzo głęboko w nostalgię, bo działanie nostalgiczne non-stop powoduje, że życie nam koło nosa ulatuje. A życie to są chwile, chwile, które lecą jak motyle. Było coś kiedyś takiego. Więc czerpanie energii, emocji fajnie, byleby nie przesadzić w smutkach. Chyba że ten jeden czwartkowy, nostalgiczny dzień przeryczymy, może tak być. Ale to też spełnianie marzeń, to też zmiany, to też przejścia, ale na poziomie takim wewnętrznym, głębszym, lekko emocjonalnym. A jeżeli chodzi o karty, to mamy trawiennicę, czyli uzdrowienie, moc natury i płodność. Naucz się odbierać znaki i przesłania, jakie ma dla Ciebie Matka Ziemia. Bardzo fajny sposób na to, jeżeli nie potrafimy wróżyć na przykład, a chcemy się czegoś dowiedzieć, to jest poproszenie Wszechświata o znak. I pamiętajcie, że to jest coś takiego, że musi być to znak realny, ale nietypowy. Czyli na przykład, czy dostanę tę nową pracę, czy mnie zatrudnią, tak? I mówimy Wszechświatu, daj mi znać, niech zobaczę... Faceta w różowej bluzce. Czyli możliwe, ale nietypowe. Albo niech zobaczę, czy na jakimś zdjęciu, czy na jakimś billboardzie, czy w rzeczywistości, nie wiem, kolibra. Ja ostatnio miałam taki znak od Wszechświata, a potem się jeszcze pytałam, czy liczy się gołąb. Także słuchajcie, takie znaki od Wszechświata można uzyskiwać we czwartek. No to jest intuicja księżycowa, także rozbudowana. We w piątek król pucharów. Emocje, ludzie, życzliwość, zadowolenie, spotkania, dojrzałość pewnego rodzaju. Możliwości takie emocjonalno-miłosne, spotkanie wartościowej, właściwej osoby dla siebie, miłe spotkania z już wartościowymi czy miłymi osobami, wszystko w rozbudowanych i dorodnych emocjach. Taki będzie piątek. Dobrze, bo piątek, piąteczek, piątunio. Większość z nas po jakimś tam tygodniu pracy spotkać się z ludźmi można będzie i nie pozabijać, także też dobrze. Bieregienia, ochrona energetyczna, moc intencji. Przy pucharowej karcie te intencje mogą się sprawdzać. Wsparcie, dostrzesz moc, którą masz jako strażniczka domowego ogniska. Tutaj rozmowy damsko-męskie, uczestniczenia randkowe damsko-męskie właśnie mogą się fajnie realizować w piątek. We w sobotę, siódemka pucharów. Romanse, spełnianie marzeń, flirty. Tutaj można w głowie tworzyć swoje ścieżki i potem pięknie i fajnie z nich korzystać właśnie na poziomie urodzinowym, życiowym chciałam powiedzieć, bo Ula przyszła, miło Ulę widzieć, dawno, dawno, dawno nie widziałam. I się rozproszyłam z lekka. Ale w każdym razie mi się zawsze ta karta kojarzy z dyrygentem, który dyryguje czymś niesamowitym, może z tego czerpać radość, ale musi się też nauczyć. Pewne nierzeczywiste rzeczy tworzą się w super rzeczywistości. Także taka sobota high life'owa. A mateczka,
czyli macierzyństwo, energia kreacji, to przy siódemce pucharów owszem, spełnienie. Otocz się energią Wielkiej Matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. Ale nawet jak będzie smutno, to będzie wesoło i już jest lepiej. Jeżeli chodzi o niedzielę, trójka była, trzecia trójka w tym tygodniu. Trójki, szybkość, energia, działanie, kreatywność, moc, siła, potęga. Mogę tak długo. Trzy trójki na siedem kart. Rozumiecie, co to będzie za mocno kreatywny, fajny, bezpieczny, superasty tydzień. Nawet przy tym czwartkowym księżycu, który trochę nam może zaburzyć nasze emocje. Siła, moc, potęga. Trójka była w karta zmian, karta przejścia, wyjazdów, przyjazdów, spotkań, działań, takiej szybkości. To są trzy możliwości, to jest droga, to jest wybór, ale wszystko w energiach trójki, więc mocnej, fajnej i silnej. Mamy poniedziałek, wtorek i niedzielę trójkową, czyli tak jak się tydzień zaczyna, tak się kończy w mocnej, pozytywnej energii. Super karty, dobrze, nie dopiecze nam, będzie fajnie, będzie Pan zadowolony. Radosna ptaszka, no to jest trójka pucharów. Radość, stan przepływu, pozwolić przepływać. Przy trójce buław, która jest kartą bramą, czyli jak pozwolisz sobie na przepływ, to wejdziesz na właściwe tory. My bardzo często jako ludzie w sumie, ja zawsze Wam mówię walkowerem, to nie warto nic dawać, ale my zawsze jako ludzie mamy takie upartości swoje, takie, że ten, a Wszechświatu wie, Wszechświatu nam mówi, ja Wam daję wszystko, jestem w Was, Wy jesteście we mnie, jesteśmy jednością, tylko my tam, a nie, a właśnie, że ma być tak po mojemu. No tak, ale poniekąd trzeba zrównoważyć to po mojemu z tym przepływem. I ta trójka buław mówi, zrównoważ, przepływaj, bo jak polecisz z prądem, to polecisz tam, gdzie trzeba było. Ja nie mówię, że trzeba lecieć z owcami, tak jak niektórzy lecą z owcami, ponieważ ktoś coś powiedział, czy nie, ale trzeba polecieć z prądem, ze wszechświatem. No i właśnie tutaj pozwól sobie na bycie w przepływie i w radości. Myślę, że będzie to dobry, fajny tydzień, bezpieczny. No nie mam zagrożeń jakichś energetycznych, czyli okej, nie będą wybuchać wulkany, nie mamy jakichś transformacji, bo gdyby wyszły karty typu wieża, dziesiątka mieczy, to wiadomo, że ten tydzień w energiach by coś mógł tam skostniałego rozerwać. A tutaj po prostu bądźmy w trójkowym przepływie i w trójkowych aspektach czynności, działania, szybkiej energii, mocnej energii. Zresztą ja Was zawsze w te poniedziałki próbuję nakręcić, żeby na cały tydzień starczyło. Ja sama mam być nakręcona, przepraszam bardzo, po to mam widzów, żeby też ze mną nakręceni byli. Wy wiecie, że ja szybko mówię, dużo mówię, ale tylko na filmach, albo jak jestem zdenerwowana. Jedno słowo tak bez sensu. Dobrze, czyli tak wygląda nasza tygodniówka. Pogotowie run i żywiołów, nie będę wyciągała, bo mam schowane, macie już na wszelkich możliwych mediach. Po co jest pogotowie run i żywiołów? Po to, żeby ochronne znaki sena, ręce, dupce, nodze namalować i żeby one nam wspomagały żywiołem, którego nam może w tym tygodniu trochę brakować, albo energia runiczna, która ma nas prowadzić jasnymi, cudownymi ścieżkami. I a propos prowadzenia jasnych i cudownych ścieżek, wiecie, że ja zawsze poszukuję zapalniczek. A propos, zapalamy naszą tygodniówkę. No ja wiem, że my mamy w niedzielę błogosławieństwo tygodnia, i, ale w poniedziałek sobie tą energię jeszcze powielamy, żeby była z nami i radość, i możliwości, i rozwiązanie, bo ja rozumiem, że nie każdy ma życie, w którym wszystko się układa. Właściwie chyba nikt nie ma, więc żeby nasze trudności, które mogą nas spotykać, a będą spotykać, bo jesteśmy na tym fizycznym świecie niestety tak skonstruowani, że poprzez jakieś działania mogą być jakieś dziwne, niefajne rzeczy, to żeby nam się rozwiązywały dla dobra naszego, bez szkody dla nikogo. To jest dobro nasze, jest tutaj najważniejsze. Podłączajcie się do naszej świecy, która swoim ogniem reprezentuje siłę czterech żywiołów, tak by ziemia nas umocniła, ogień nas transformował, powietrze wzmocniło, a woda oczyściła. W tych pięknych słowach: ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrze oddechem, ogień siłą mą. Ziemia nas umacnia, powietrze kształtuje, woda nas uzdrawia, ogień transformuje. Niech tak się stanie, tak się dzieje, a więc tak jest. To jest takie lealem, amen. Dokładnie tak. Jak nie macie jak zapalić świecy, podłączcie się do naszej energii. Przyjdziecie do domu, zapalicie, żywioły wią.
Tylko trzeba pamiętać, że zawsze magia wymaga ofiar, jak to się mówi, i to nie chodzi o zabicie czarnej kury o 12, chociaż w jednej przypowieści chodziło o zabicie czarnej kury o 12, zaraz Wam opowiem, ale chodzi o to, żeby była jakaś ofiara, coś zniknie po to, żeby mogło się coś pojawić. Świeca znika, pojawia się nasz dobrobyt w tym tygodniu. A z tą kurą to było tak, przychodzi taki bardzo skąpy skąpiec, chłop do szamana, a ten skąpiec był skrajnie skąpy, bo on żałował sobie na wszystko. Ja już nie mówię, że on ani ubrania, ani dla rodziny nic, ale on nawet na jedzenie oszczędzał. No i taki chory. Wiecie, jesteśmy tym, co jemy. No i przychodzi do szamana, szaman tak na niego spojrzał, znał tego chłopa, wiedział. Szaman, trochę psycholog, nie? I mówi tak, no słuchaj, mam dla ciebie czar, wyzdrowiajesz po prostu w trymiga, tylko pamiętaj, że musi ten czar trwać pół roku. Pół roku. Co tydzień, o północ, zabijasz czarną kurę, oprawiasz ją, robisz z niej rosół, potem z rosołu pomidorówkę, potem na trzeci dzień tam z kartofelkiem, coś tam i tam, no tam menu wyliczył z tej kury. Jedna, dwie, trzy, dzielisz się z rodziną. No i tutaj musisz tam trzy razy poskakać na lewej nodze, cztery razy mrugnąć prawą rzęsą. No i chłop po pół roku przychodzi zdrowy, bo po prostu odżywiony, więc takie szamanowanie również może mieć miejsce. Dobra, energie mamy zrobione, superaście. Ja Wam powiem, że jedne urodziny mamy, może ktoś jeszcze się zgłosi, no. Układ urodzinowy. To była kto? Gracja, Agnieszka, 14. Agnieszka, przesłanie urodzinkowe. Przesłanie urodzinkowe, jeżeli ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli w zasadzie do dnia przed, do Wigilii, kawki z wróżką, brzmi od razu lepiej, nie? Tak. Wpisujemy się w trendy, w wigileum. No. Oczywiście za pozwoleniem czyimś, jedynie jak ktoś jest dorosły, dzieciom nie stawiamy kart. Dzieci do 18 roku życia co najmniej. Tak. Prawo tak ustaliło, jako na górze, tak i na dole, niech i tak będzie. Dobrze, jeżeli chodzi o głowę, postaraj się znajdować dodatkowe rozwiązania do rzeczy, które robisz sztampowo. Co można zmienić, co można ulepszyć, co można dodać, co można odjąć. Dlatego, że kroczenie tym samym szlakiem rozwoju czasem nie powoduje. To tak głowa. We w serduchu. No serducho samo z siebie przeciążone. Emocji nie wyrzucimy, ale możemy je zeźreć, przemielić i zmienić, transformować, więc należałoby wyjść z tej ciężkości, z obciążeń, ktoś coś, ja komuś coś, no jak my nie sobie, to kto nam? Tutaj po prostu uważamy na siebie i nie kombinujemy, nie przeciążamy się cudzymi sprawami. A w działaniu siódemka pucharów spełnia swoje małe marzenia, jako na ziemi, tak i w niebie. Wszystkie magiczne rzeczy od kabały, po afirmacje, po systemy magiczne i Biblię również, system magiczny, wiadomo, mówią, co będzie zawiązane na ziemi, będzie zawiązane w niebie. Jako na górze, tako na dole. I pamiętajcie, że jeżeli sprawiamy sobie radość małymi rzeczami, to potem przychodzą do nas radosne rzeczy wielkie. Jesteśmy to, czym przyciągamy. Nigdy nie będę mówiła, o, przyciągasz toksyków, bo jesteś toksyczna. Tu akurat inny mechanizm. Przyciągasz podobne, ale niepodobne do siebie. Nie uwierzę w to. Ofiara kat, tak to nie wygląda. Może być jakiś kanał otwarty na zasadzie, akurat to przyciągam, bo ten kanał jest otwarty niestety, więc to jest praca taka nad tym, ale w materii, w ludziach, w takich znajomościach, jeżeli mamy świadomość, że to, co tworzymy we swoim wszechświecie, to zaczyna rezonować i zaczyna wibrować i ta wibracja się rozszerza i idzie dalej i jak fala i wszechświatu podobne rzeczy do nas daje, więc jeżeli my się zaczniemy cieszyć, bo kupimy sobie kredkę do oczu za 2 zł, a propos polecam Action i Kol, tam jest czarny kol, kol jest kolem, to nieważne skąd i tam, no tak a propos nie łzawiam po nim oczy, za 2 zł kredkę kol kupimy czarną do oczu, to potem się okaże, że i czarny Mercedes pod drzwi zajechać może, więc tak działać radośnie i zacieszowo, jeżeli chodzi. I wszystkiego najlepszego urodzinowo, droga Agnieszko. Czy mamy jeszcze jakieś urodzinki? Nie zauważyłam. Tak powiem. Już skończyło się, już się wszyscy wyrodzili, bo był taki etap, że po prostu wszyscy, początek Skorpiona, a Barot, 1000 urodzin, także już się wszyscy same wyrodzili. Jesieniary, jesieniary są po prostu.
Słuchajcie, ogłoszeń dzisiaj nie ma zbyt dużo, ponieważ iż zbyt dużo dziać się nie będzie. Wszystko się tak zawiesza na Vlogmas już, ale 1 listopad, bo przeważnie przed Vlogmasem ja już nic nie robiłam, żeby się nie zobowiązywać, bo jednak jest to zobowiązanie do wszechświata, fajnie jest je wykonać. Ja już nie mówię o tym, że muszę wejść na program i to zrobić, ale dla siebie robimy dekret dla przodków. Bardzo właściwie ważny. Właściwie bardzo ważny. Tak myślę, gdzie ja go mam. Czekaj, tak. Ja mam wydrukowany. Dlaczego? Bo może się. Pamiętajcie, dekret, czyli czynienie przez 21 dni minimum. To jest taki pierwsza zmiana energetyczna, tak naprawdę. Zaczynam rytuały. Pierwsza zmiana energetyczna, która w nas się dzieje i budzi. Więc to jest 21 dni minimum. Ja mam go gdzieś, ale wiecie co? O, jest. O, mam. Jest. Jest. I zaczynamy od dzisiaj. W zasadzie robimy do końca listopada. My jako grupa zaczniemy sobie go dzisiaj. Ja w tygodniu kiedyś wejdę na dekret, żeby nagrać sam dekret, żebyście mogli w momencie, kiedy mnie nie będzie, ten dekret sami odsłuchać, bo o to chodzi. Do dekretu potrzebna jest duża świeca, którą zapalamy przed dekretem, gasimy po dekrecie i tak przez 21 dni. W 21 pierwszym dniu, czy tam jak chcecie pociągnąć, możecie dalej, dopalamy w ostatnim dniu, dopalamy świecę do końca. Dekret nie jest długi. Myślę, że jest dosyć pozytywnie napisany, ponieważ listopad jako, no wiecie, wszystkich świętych, czcimy przodków i sobie tutaj swe wibracje podniesiemy. Co ten dekret nam da? Ten dekret nie mówi o wyraźnych zmianach w naszej rzeczywistości, ale ma nas umocnić, chronić przed złem, postawić za nami przodków. To tak jak w laleczce rodowej, którą nie mam tutaj, laleczka, żadanica rodowa, nakłada się warstwy. I pamiętajcie, że za nami stoi dwóch rodziców, czterech rodziców, 16 rodziców, matematyka. I mamy zdjęciu rodową. Kartach, motankach. Mam w motankach. Także pamiętajcie, że budzimy naszą dobrą przeszłość. Pamiętajcie, że w styczniu odcinaliśmy negatywne rzeczy rodowe i umówmy się, po tym odcinaniu mają już zostać same dobre, więc będziemy czerpać. No to właśnie rodowa motanka i tutaj wyliczyli, że za nami stoi tam ponad 270 osób przy którymś tam pokoleniu, przy takiej rodowej motance, więc mamy siłę ponad 270 przodków, którzy jednak trochę, my przychodząc tutaj na świat, wykorzystujemy energię, którą zgromadził ród po to, żeby przyjść na świat. I teraz oni chcą, żeby nam było dobrze, więc my tylko musimy głośno to wymówić, głośno poprosić. Tutaj Makremaga pyta, czy można robić dwa inne dekrety naraz. Słuchaj, ja Ci powiem tak, w momencie, kiedy czynisz magicznie już długo, to jak sobie zrobisz trzy dekrety naraz, to się nic nie stanie. W momencie, kiedy zaczynasz robić, fokusujemy się na jednym. Z tego względu, że, no nie wiem, Pudzianowski uniesie 100 kilo na jednej ręce, a Wiśniewska z 10-kilowy ciężarek pchałaby przed sobą i turlała, co by go przesunąć. Więc to tak samo działa. Ja jakbym robiła, a cały czas działam w magii, trzy dekrety naraz, byłoby ok. Ktoś, kto dopiero pierwszy raz się dołączy do nas, do dekretu na przykład, nie byłoby ok. No, także tu musisz rozważyć. Gdybym robiła trzy dekrety naraz, chociaż ja zazwyczaj takich rzeczy nie robię, mimo że energetycznie pewnie dałabym radę. I to jest fajne, ja lubię się fokusować na jednej rzeczy, dlatego są miesiące tematyczne też. Tak, wiecie, poświęcimy się tym i dajemy, nie? To gdybym robiła, bo na przykład chcesz zacząć z nami robić, a robisz dwa inne, to bym sobie zrobiła rano, południe, wieczór, świecę rozróżniła kolorem, zrobiła trzy ołtarzyki i pojechali. Ale no to już jest logistyka, umówmy się. Także ja jestem zwolennikiem, nie mówię, że to jest jedyna słuszna prawda, bo nie jest. Jestem zwolennikiem skupienia, bo pamiętajcie, że laser może być skuteczniejszy od działa. Działo może rozwalić, laser może naprawić. Ja Wam zawsze mówię, że skupienie w magii jest jak laser, wypalamy dziurkę. Wypalamy dziurkę. Także tak, i zaczynamy od dzisiaj dekret. Pamiętajcie, że jak będzie program,
To, czy będzie wcześniej, później no nie będzie, ale jak będzie wcześniej, czyli jak zadziałam ja, nie będę miała jakichś zobowiązań zawodowych, bo będą, bo to wiecie, Andrzejki, różne rzeczy, no to dekret jest o 21:00, to jest 5 minut roboty, nawet to nie jest 5 minut roboty i działamy, możecie zawsze wejść, zadziałać, możecie to odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie, ważne jest, żeby nie przerwać ani jednego dnia, a ja nie będę przerywała ani jednego dnia z tego względu, że ja będę sobie robiła, ale programowo może być przerwane, bo tak jak mówię, mogę wyjechać, nie zrobić programu, nie wiem, światło może nie być, także dekret se wydrukuj tam. Ja Wam w tym tygodniu zrobię jeden dekret osobno, żeby był na kanale, w sensie, a to sobie odsłucham w drodze do pracy, też spoko, zapalę świecę jak przyjadę, byleby nie przerwać tych 21 dni wdrażania zmiany energetyki, krystalizowania naszych tam cząsteczek w tym rytmie, który jest napisany i to bardzo fajnie funkcjonuje. Druga sprawa, która jest w tym tygodniu, to w tym tygodniu w sobotę ma miejsce webinar astrologii, jest to ostatnia prosta, już nie będzie, kończymy, uczymy się odczytywać koło, także kto był na poprzednich, może się zapisać, zapisy do grudnia, do piątku, o tym pomyślałam, końcowy dzień tygodnia, piątek, piąteczek, piątunia, zapisy do piątku i tyle. No i tu już sumujemy. A od przyszłego roku ruszamy po Vlogmasie, ruszamy z webinarami moimi. Coś powtórzę, dużo mam nowych rzeczy napisanych, których jeszcze nie mieliście okazji posłuchać. Może zrobię, mam rozpisany kurs Lenormand, jeżeli ktoś by był zainteresowany takim fajnym i wcale nie prostym, ale być może mniej straszącym przekazem niż tarot, w sensie, bo ludzie się boją tarota, nie że tarot ma straszące przekazy, to ja mogę mieć straszące przekazy, umówmy się, to ja to interpretuję, tarot jest tarot, natomiast no Lenormandy, runy, tam, wiecie, tysiąc milion i jeszcze Agata, też w tak zwanym międzyczasie ze zrzadanicami, gdzie się umówimy, może zobaczymy jaka będzie pogoda, czy wiosna, czy zima, to jak tam Agata, tylko to nie jest tak, że my chcemy cię tylko jak robisz tutaj jakiś kurs zrzadanic, a propos zapraszamy na kawę, herbatę, wiesz jak tam, nie wiem, przejazd, nie przejazd, celowość, wiesz, że jest gdzie spać, jak spać i po co spać i w ogóle. Tak. Masz także, serwyrko przecież. Jeszcze masz serwyrko, praktycznie, dokładnie, prawie, że tak. No, także w ten sposób. I również od stycznia zaczyna się szkoła tarota, która będzie co tydzień, co najmniej przez godzinę, pewnie nam czasem wyjdzie dłużej, czasem może wyjdzie krócej jakoś tematycznie i będziemy rypać od podstaw, od początku, czyli dla tych, którzy zajmują się tarotem nuda, nie zapraszam. Zapraszam tych, którzy chcą poznać karty, tak po prostu. Od znaczeń podstawowych, no jak będziemy w tej szkole, to również się będziemy znać, więc będziemy się tam dopytywać. No wiecie, będą się działy rzeczy. Ja Wam pokażę z różnych aspektów. No, będzie roczny. Nie wiem, czy roczny, czy dłużej, czy krócej tarot, ale z miesiąca na miesiąc będą to takie korepetycje. Miesięczny abonament, 4 do 5 lekcji, zależy ile dni tygodnia w danym tym. Jak w szkole, czy tam święto, nie? Na tej zasadzie, wakacje, wakacje i będziemy działać. Także dużo od stycznia dziać się będzie. Natomiast ten tydzień, czy jeszcze jakieś ogłoszenie? Kocham Was! Tu dziewczyny wołają runy, runy, Lenormand. No nie, będziemy robić, będziemy robić. Runy możemy znowu zrobić, bo z 2 lata temu były. Magia miłosna, magia ochronna, magia dobrobytu. Tych webinarów, oj dziewczyny, ja po prostu wiedzę z moich różnych tamten sobie tak skompresowałam, tej wiedzy dochodzi jak zwykle, doświadczeń dochodzi, więc każdy webinar inny, dziać się będzie, runy są fajne, tylko że runy to ja nie na wróżenie, tylko raczej na zastosowanie, bo ja tak używam run najczęściej, chyba że już mnie wkurzą wszystkie możliwe karty, to wtedy sięgam, jedna runa, no dobra, miałeś wszechświatu rację, wyrocznia. Także tak. I chyba, i jeszcze, no tak, mamy już ponowiu, to teraz pełnia, tak? Czyli ci, którzy cyklicznie uczestniczą z nami w rytuałach, odpędzająco przyciągających, czyli nów pełnia, możecie się już zapisywać, 22 zł tu się nie podniosło. A, no i już mamy listopad, ale o tym przypominałam wcześniej, 10 zł za pytanie, taka zmiana. Maga, tutaj jeszcze mówię, konkurs. Konkurs będzie, tak, słuchajcie, właśnie, konkurs, a propos konkursu. Wszystkie prace, myślę, które miały dojść, już doszły. Tak. Dzisiaj Dorota zrobi zdjęcia, bo nam, albo znajdzie zdjęcia, bo wszystko było zrobione ze zdjęciami. Zrobię, no, bo już nie będę świrować tam. Zginęły z telefonu zdjęcia. Życie, żyćko. I będą dzisiaj umieszczone
wszystkie prace na szkole magii Tarota Wróżki Joanny. I od Was zależy jedna nagroda dla osoby. Tylko chciałam tak, możecie wszystko lajkować, komentować każde zdjęcie, tak? One będą tam sobie po kolei. Ale pod jednym, wybierzcie jedną pracę, piszecie na te głosuję, 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 głosuję. W komentarzu. Oddaję głos, głos. I my będziemy liczyć te głosy ku sprawiedliwości. I jedna nagroda będzie z Waszego głosowania, druga z mojego głosowania, trzecia z mojego losowania. Trzy nagrody będą. Znaczy, może jakieś pocieszki jeszcze damy, bo czasem Vox Populi zadecyduje nie tak, jakbym, a ja będę lubiła dwie. Wiecie, to już mogę sobie, a to już se mogę nagrodować, ile mnie się żewnie podoba. Natomiast najważniejsza nagroda, nagroda publiczności, jeden głos, nie żeby tam, jeden głos na jedną pracę, żeby była taka przejrzystość, nie? Przejrzystość. W tamtym roku się udało. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. Dopiero zobaczycie, jakie są prace. Są fantastyczne prace, superaste. No, ale tak jak mówię, zdjęcia nam trochę... No, tak sukcesywnie robiłyśmy zdjęcia, jak te prace przychodziły. Spoko. Czy to się zaczęło w Merkurym retrogradującym? Możliw. Także to będzie. I nuda. No, myślę. To są najważniejsze rzeczy. Nów pełnia zawsze, to zawsze będę przypominała. Prace będą. Aha, paczka niespodzianka będzie za tydzień bądź dwa, bo ja muszę jeszcze coś koniecznie dorobić. Tam wiem co cały czas, ale taczki nie było kiedy załadować. A to trzeba, wiecie, to musi być z drugiej strony faktycznie. To też nie jest tak. Poszłabym i zrobiła. Ale to musi być tak. To jest magia, to się nie da. Także paczka niespodzianka będzie, najwyżej w grudniu będzie trudno, damy radę, to będzie, będę informowała na tym, na kawie, gdzie jesteśmy, na kawie jesteśmy. I chyba tyle. No, tyle. Także tak, zapalamy świece, cudowny tydzień, działamy, robimy, energetyzujemy, biegniemy, kombinujemy, wszechświat za nami nadąża i do przodu. Na szkole jeszcze nie ma tych zdjęć, dopiero będą. Ja teraz lecę i będę patriotycznie ubierać gazetkę szkolną. Pomysł już jest. Materiały wczoraj w nocy, tak, w nocy zebrane. Także pomysły. Taczka niespodzianka. Taczka niespodzianka. Taczka niespodzianka jest fajna. Tam po prostu tak. Taka zabawa, taka mikołajkowa zabawa, umówmy się. Nie trzeba by było tego robić, ale wiecie, że my lubimy nawarstwiać dobrą energię, wdzięczność, miłości i zadowolenia także. A potem jest wesołe i fajne życie i tak ma być. Tak bym bardzo Was chciała przekonać, że jak jesteście takimi pozytywnymi osobami na zasadzie szaleństwa, to nie jest tak, że się nie zdarzają złe rzeczy, ale nawet jak się zdarzają, to potem wyjdzie na dobre, a w ogóle to się prawie nie zdarzają, więc jest super i się dzieje. I na własnym tyłku doświadczamy. Także tak. Buziakuję Was bardzo mocno. Tygodnia dobrego życzę. Spotykamy się wieczorem, jak wszystko zadziała na dekretu. 21. Nie wiem, wydrukujcie, zróbcie dekretu ołtarzyk, przodków postawi. Zadziałajcie kreatywnie. Trójka monet. Wszystko zależy od młotka dzisiaj. I będziemy działać. Buziaczki, papa. Ja oczywiście muszę znaleźć, gdzie ja Was... Każde medium wyłącza się gdzieś indziej i po prostu... Wiecie, co jest w głowie? Wiecie, co jest w głowie? Tam jest wszystko. Instagram tak działa, TikTok tak działa, coś tam tak działa. I wszystko trzeba wiedzieć. Pa, pa, pa.